otrzymał pismo Władysława Strzemińskiego i przeczytał tekst napisany przez Strzemińskiego i Syrkusa, teraźniejszość w architekturze i malarstwie. Plastyka, teraźniejszość. Władysław Strzemiński, Stanisław Syrkus, teraźniejszość w architekturze i malarstwie. Plastyka dąży do wyzbycia się obcych naleciałości. Plastyka posiada sama w sobie taką siłę, że nie potrzeba jej pomocy ani literatury, ani historii, ani mistyki, ani symboliki, ani nastroju. Plastyka nowoczesna nie ucieka się również do dokuczliwego legitymowania się podobieństwem do natury. Pierwszy postulat plastyki nowoczesnej – doprowadzenie własnych i sobie tylko właściwych środków technicznych do szczytu precyzji i doskonałości. Mową plastyki jest forma, barwa w przestrzeni. Kolor może być rozmieszczony albo na płaszczyźnie, albo w przestrzeni trójwymiarowej. Stąd podział plastyki na plastykę płaską, rozmieszczenie określonych kształtów na płaszczyźnie, malarstwo, i na plastykę przestrzenną, rzeźba i architektura. Przez kolor rozmieszczony w przestrzeni wypowiada plastyka, nie szukając nigdzie pomocy. To, czego żadna inna sztuka wypowiedzieć nie jest w stanie. Wytwarza zjawiska plastyczne, stojące w szeregu innych zjawisk wszechświata. Jeszcze raz ten fragment przeczytam. Przez kolor rozmieszczony w przestrzeni wypowiada plastyka, nie szukając nigdzie pomocy, to, czego żadna inna sztuka wypowiedzieć nie jest w stanie. Wytwarza zjawiska plastyczne, stojące w szeregu innych zjawisk wszechświata, jego rzeczy całkowicie odrębne. Do samych siebie tylko podobne i same przez się usprawiedliwione. Pierwsza zasada plastyki nowoczesnej – abstrakcyjność. Plastyka nowoczesna nie imituje zatem niczego, nie udaje, że obraz posiada głębie, nie opowiada za pomocą dynamizmu o czymś, co dzieje się na zewnątrz i nie przenosi punktu ciężkości na zjawiska świata zewnętrznego. Stwierdza stanowczo, że obraz nie jest naśladownictwem żadnej czynności. Usuwa bezpowrotnie dynamizm jako iluzyjny znak działalności. Zaznacza wyraźnie, że obraz jest rzeczą płaską i że zadanie malarza polega na zorganizowaniu kształtów w ten sposób, by tworzyły jednolity zespół współrzędnych elementów. Obraz nowoczesny tym jest doskonalszy, im wyraźniej uwydatnia swą płaskość, im lepiej kształty jego powiązane są między sobą i zespolone z płaszczyzną obrazu. Im bardziej wreszcie w granicach ram ograniczony jest od świata zewnętrznego. Obraz jest światem czworokątnym, płaskim, samowystarczalnym w swoich granicach, izolowanym od wszystkiego, co dzieje się poza jego ramami. Granicą obrazu jest rama. Architektura i rzeźba nie mają ram. Narzucanie granic działu plastyki przestrzennej jest sprzeczne z jej założeniem. Udziałem plastyki przestrzennej jest przestrzeń nieposiadająca granic naturalnych. Przestrzeń niczym nieograniczona. Dzieło sztuki rzeźbiarskiej czy architektonicznej, znajdującej się w przestrzeni nieograniczonej, powinno łączyć się z nią jako jej część nierozerwalna. W nowoczesnej rzeźbie nie ma miejsca na dynamizm. Kształt przelatujący w przestrzeni powinien być bryłą zamkniętą, zwartą, izolowaną od reszty przestrzeni ku łatwiejszemu jej rozpruwaniu. A plastyka nowoczesna dąży właśnie do zespolenia rzeźby z przestrzenią i w tym celu rozbija bryłę. Fragmenty przestrzeni, przenikające poprzez świadomie rozbite bryły, wiążą się pomiędzy sobą, a jednocześnie łączą się ściśle z przestrzenią pojętą jako całość. Z rozbiciem bryły w kształcie łączy, się rozbicie jej w kolorze, bowiem kolor jednolity, który uwydatniał jednolitość bryły, nie może z natury rzeczy odpowiadać bryle rozbitej. Kolor w swej pełni i bogactwie wprowadzony do rzeźby nasyca ją przestrzenią, tworząc czasoprzestrzenny rytm kształtów barwnych,
przerzucających naszą wrażliwość z jednego na drugi, z rozmaitą siłą natężenia, zależnie od siły kształtu i barwy. Rzeźba przestrzenna jest rozmieszczeniem w przestrzeni kolorów odbijających się w nieskończoność. Architektura jest ze wszystkich sztuk plastycznych najciaśniej związana z życiem człowieka, życiem pojętym nie jako funkcja fizjologiczna, tylko nie jako funkcja fizjologiczna tylko, ale jako proces rytmu witalistycznego, jako kompozycja życia. Jak rzeźba przestrzenna, jak dzieło architektoniczne jest, jak rzeźba przestrzenna jest dzieło architektonicznie, ale mi dzisiaj nie wychodzi. Jak rzeźba przestrzenna jest dzieło architektoniczne zespolone z przestrzenią. Można by powiedzieć, że załapuje przestrzeń, która jest poza nim, zaś przenikającą je część przestrzeni funkcjonalizuje. To znaczy, że każdemu jej fragmentowi określone, daje każdemu jej fragmentowi określone przeznaczenie. Funkcjonalizm przestrzeni przenikającej dzieło architektoniczne jest rodzajem nut. W każdym domu w ciągu tego czasu, na jaki domów jest przeznaczony, odgrywa się według tych nut życie codzienne. Nowoczesna kompozycja budynku oparta jest na nowym pojmowaniu przestrzeni w architekturze. Architektura przeszłych pokoleń zamykała przestrzeń w bryle. Historyczny wiek pojmowania bryły w architekturze – klasycyzm. Bryły stoją obok siebie lub bryły stoją na bryłach, przy czym lżejsze na cięższy. Zagadnienia formalne znajdują ujście w grze proporcji, które w okresie tym są wyrazem wszystkich idei artystycznych. Rezultat? Hypertrofia estetyzmu i zwyrodnienie pojęć o proporcji w okresie secesji. Dalej, radykalne zaniechanie klasycyzmu, a nawet modernizacji go w sztuce nowoczesnej. Kubizm? Próby łączenia brył przez wzajemne przenikanie. Konstruktywizm? Bryły cięższe stoją na lżejszy. Zagadnienia formy upośledzone na korzyść zagadnień czysto technicznych. Hypertrofia techniki, sprowadzająca architekturę z jej drogi, równie niewłaściwa jak hypertrofia formy. Żadne z tych odchyleń nie jest drogą nowej architektury. Suprematyzm waży bryły grawitacyjne jedną w stosunku do drugiej. Puryzm wiąże już nie bryły, lecz poszczególne kierunki ścian. Najnowsze prawa architektoniczne nie zestawiają już ani nie wiążą bryły ze sobą. Roztrzaskują bryły bezpowrotnie. Nowoczesna technika daje architektowi możliwość częściowego uruchomienia, a nawet częściowego usunięcia elementów tworzących bryłę, czyli możliwość otwarcia jej na przestrzeń. Wnętrze otwarte dzięki takiemu częściowemu uruchomieniu, względnie usunięciu granic, łączy się z resztą przestrzeni, a na skutek funkcjonalizacji nabiera walorów architektonicznych. Sześcian przestaje istnieć. Jedyny element stały – piony, w których ześrodkowują się aparaty mieszkaniowe. Piony te są punktami zwrotnymi zamkniętego łańcucha przestrzennej kompozycji architektonicznej. Nowe systemy plastyki architektonicznej posługują się nowoczesną techniką, która jednakowoż służy im nie tylko dla celów utylitarnych i konstruktywistycznych, ale pomaga im stworzyć ramę, w której będzie się mogła ucieleśnić odwaga twórczości abstrakcyjnej. Różnica między tworzącą się architekturą, której bryła znika, a dawną architekturą bryłową, będzie być może równie radykalna, jak na przykład różnica między gotykiem a klasycyzmem.